Cześć, czołem, z tej strony Kazox i witam Was w kolejnym odcinku z Mafii 3. Od razu przepraszam, jeżeli jakość dźwięku nie jest zbyt najlepsza oraz za to, że rzeczywiście była przerwa, ale niestety byłem chory i jednocześnie nowy pokoik do nagrywania, którego akustyka, nie wiem czy to słychać na razie czy nie, nie zachwyca i spróbuję to naprawić, ale na razie postanowiłem do Was wrócić chociaż do jakiejś serii, bo już długa przerwa była. I oczywiście, jak wspomniałem chyba wcześniej, czy może nie wspomniałem, problemy były z nagrywaniem i nie byłem w stanie nagrać odcinka, bo cały czas się psuło coś. Okej, mam zabić Soldatiego Roberta Kolesia. Okej, kto mnie widział? Chyba, że nie zauważy nikt. Okej, zauważył. Okej, jakie mamy bronie, powiedzcie? O! Sorry, chłopie. Trafiam go. Ej, co jest? Ej. Wow. To jest i trafiłem go? Ludzie. Było blisko. No. Jejku. To był czysty fart. No wiem, próbowałem. Co, myślę, że nie widzi. Wow. Czym on strzeli we mnie? Śmiało, śmiało, cwaniaczku. Broń. Okej, naboje się naładowały i teraz mamy porozmawiać z Jockiem Blanchardem. Okej, to zmierzamy do niego. No, autko czeka. Chowaj broń. Jak możecie zauważyć, grafika może nie grafika, ale takie efekty pogodowe i różne pierdółki małe się pozmieniały na lepsze, więc warto było wrócić do mapki po dłuższym czasie. Upsi. Mały wypadek na drodze. Oczywiście pewnie zanim znowu sobie ustawię wszystko w pokoju, minie trochę czasu, więc musicie być wyrozumiani, bo to nie będzie tak szybko jednak. Dobra, czyli dokowaliśmy wszystko i możemy porozmawiać z Jockiem. Jocku, nadchodzę. Myślę, że nie mogę otworzyć drzwi. Tego drzwi. Nie mogę przeskoczyć przez barierkę. Okej. Kontynuacja powoduje usunięcie pozostałych celów. Dobra. Word is Andy Toretto's down at the dock union, demanding to know who's been stopping his people from collecting dues. Think he tipped off Greco to what's been happening? Nah. Knowing Andy, he'd probably see Greco in the ground next to you if he could. But he's a lifer, and if he's got a job to do, he's gonna goddamn well do it. Bad fucking situation all around. And it's about to get worse. Tell the boys they'll be back to work soon, Jock. You pissed Toretto off just enough that he's back at the dock union. You're gonna have to deal with him. I do autka piękne wejście. O to mi chodzi. Nawrót. Troszkę już pogięta maska. I rusza. Daleko to jest od nas, czy nie? 170 metrów. Biziutko. Podoba mi się akurat tutaj wyjście, bo jakoś teraz mam ochotę wchodzić na styl a la John Wick. Jesus Christ. Look, that's how it works. Those little slips of paper tell us who owes what. All that shit. Besides that, it's making us look weak. The who? The working men. They see us getting fucked. Won't be long before they think they can join in on it. Anyhow. Obgadajcie sobie, a ja tutaj pójdę po odbiornik. Nie mogę wejść. A jest skrzynka, czekajcie, wezmę. A, za mało bezpieczników, no dobra. Też nie mogę. A skoczyć mogę chociaż na to? Nie. A spróbujmy może z innej strony zejść. Obejdziemy calutki budynek i może jakieś inne wejście do środka jest. Czekajcie, może tędy? Nie dasz rady za wysoko. Okay. Okej, to pamiętam. I was hired by old pal Michael fucking Greco. I'm untouchable. You know, accidents happen all the time, especially with Mr. Toretto. And you be wise to show some respect and do your fucking job. Co się zablokowałeś? Sorry. Kurde, fotel tak daje, że nie wiem. Matko, nie mogę podejść inaczej do niego. Kaska. Szafka z bronią. O. Nie, kamizelka. Okej, nie słyszy mnie. Czekajcie, muszę się tu schować, bo zauważył mnie ktoś. The hell was that? Dobra, czekajcie. Idzie czy nie? Idzie. What? I got this. Dziękuję. We getting here? Tak, a ten tylko usłyszał. I dobrze. Do your fucking job and find him. Ej, skąd wiesz, że nie ma mnie? Chodź tu, o to chodzi. Ślicznie tam idzie jakoś. Ooh. Chodź tu, chłopie. Nothing. Try over there. No, bliziutko. Ale śmiało, śmiało idziemy. Czekajcie, apteczka. Przyda się na pewno. Zawsze jest przydatna. A nie tylko jeden, kurde. Chodź tu, szybko, 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 na pewno wyjdzie. Coś mówiłeś? Uhu. Okej, może mi tam nie zauważy. I zostawię się tylko szefunio. Który też nie jest sam. Właściwie wystarczy, że jego pokonam, więc... Okej, po tobie. Żegnaj, sorry. Co jest? I got a beat on him. In position. Let's do this. Team can't be happening. Oh, this ain't right. No co jest z tobą? Okej, dobra. Nie wiem, co się stało. You kill me or that piss and Greco does. Well, since Greco ain't here. Czyli on się pozbędzie ciebie. No Jezu, nie wziąłem plakatu. Szkoda. Daj mi Vitiemu. Vitowi. Okej, dodaję pasek zdrowia, fajnie. The dock union's under control. Put some of you guys on it. I'll send them over. And Lincoln, just cause Greco's a dipshit doesn't mean he's a pushover. They'll probably send out some of his men, have them try and take you out. So watch your ass. Get your hands on Greco and rough him up all you want, but don't kill him. That's for me. Okej, oddziały odwetowe. To coś ciekawego. Nie wiem, czy tam widzieliście napisy z lewej strony. Oczywiście wszystkim też bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje i komentarze i lajki, które zostawiacie. To dla mnie bardzo wiele znaczy, jak widzę u was aktywność i zadowolenie z tego, co wrzucam. Jest to na razie malutka aktywność, ale mam nadzieję, że będzie się ciągle powiększać. Mam nadzieję, że pomożecie w tym. Thomas Burke, Vito Scaletta, and the woman known as Cassandra to work together. He called a sit-down. He told them to meet him at an old plantation house in the bayou. When he had them all in the same room, he laid out how they were going to take down Marcano. Lincoln could be very persuasive. Okej, udało nam się. Na górę mogę dostać jakoś? Schody. O, jest misja, spotka się z Vitem. Teraz chciałem stąd jakoś zacząć. No, samochód nawet zabrali, zobaczcie. O, no wiem, przynajmniej napisało mi to. szybko polecę po ten plakat i lecimy stąd. O, urosłem. Okej, mamy. Skrótem. I w drogę. Jakieś może ogólnie rady byście mieli dla mnie, jak sprawić, żeby pokój był taki mniej akustyczny. Czy takie echo, słuchaj, takie odbicia ścian. Może nie echo, bo echo to taki podwtórny dźwięk. To jest taki właśnie odbicie. Ciężko to nazwać ten dźwięk. Nie jest wytłumiony wcale pokój. I dźwięk się tak trochę jakby odbija, więc nie wiem, czy będziemy mieć problem przy nagraniu. Przy teście nie wyszło dla mnie dobrze, ale nie wiem, jak wy będziecie to słyszeć. Dziwnie do droga prowadzi. I była latarnia. Okej. Super, latarnie rozwalają samochody, ale ciężarówkę można porzucić, podjeżdżając pod nią. Logika Mafia 3. I jesteśmy na miejscu. Prawie zarysowałem samochód. Gdzie jest Vito? A, dobra, w aucie. Greco's in that building at the end of the block. A lot of whoas in there. Probably face down a pussy right now. You got any muscle with him? Yeah, a couple of meatheads. I'll go around the front, you take the back. If he tries to run, grab his ass. Nobody kills that prick but me. Fuck. Oops. Those are Marcano's guys. Cocksucker. Come on, back to the car, you drive, I'll cover us. Don't put the prick away. Piękny automat. No, jedziemy? Is that? How the fuck did Greco end up with my car? He's a little fuck, that's how. God damn it, why don't you just let Marcano handle this jackass? Marcano would just kill the little shit stain. I want to take my time. Besides, until I can get at Marcano directly, this is the next best goddamn thing. Point taken. No way, you fucks! Greco's mine! Once I'm done with Greco, you cocksuckers are next! Hej, już wiem, co chodzi. Co jest? I ain't making any promises. No way I'm letting that dipshit get away. What the fuck are you doing? Pędzę i nie mogę, co chcecie. Pięknie z tyłu, widzieliście? Super SMS, dziękuję. Okej, strzelamy czy nie? A, daram się z boku. Smash this car up, we'll never catch Greco. Okej, dobra, dziękuję. Greco, witamy cię. A, dobra, sorry, nie ten problem. No, co jest? Okej, nie rozumiem tego. Fuck! Fuck, goddammit! The fuck are you? Let's get him the fuck out of here. The cops are closing in. Bez gaci. Hey, get the door. Yeah. There's gonna be a spot. Okay. Come on. It's not one thing. The fucking cops are on our ass. Got it. Back with what happened? You crossed the wrong motherfucker. That's what happened. Now shut the fuck up. Witam. Moja wina. To była zdecydowanie moja wina. W bagażniku nie jest? Settle down back there, kiddo. Ride'll be over soon. Spadamy stąd, chłopaki. No co będę... Ta policja się pojawia cały czas przed nami, nieważne gdzie pojadę. To tak głupie. Staram się, ej. Super, to nie teraz do wody dojadę. We gotta do something about those fucking cops. All units, negative visual on suspect. Begin search in immediate vicinity. Motherfuckers, let me go already. Back to your place. Yeah. Pull around to the chum shack in the back. And as for you, have a little dignity, Christ. Help! Somebody fucking help! Help! Check whether pod samochodem będzie lepiej. Watch out for cops. Don't want to get pulled over with this asshole in the back seat. Whew, shit. For a couple of years there, I really thought I might be done with all the Jimmy Cagney bullshit. But here I am. Ronnie, I kind of figured you for more the Edward G. Robinson type. Look at you, kid. You know, God's got a sense of humor, too. It's sick as shit, but that motherfucker's got one. I can take you. No co, spróbujemy ruszyć, może nas nie złapią. Swiedziałem. Ale wysiedli wszyscy, więc... I hope you got your seatbelt on, asshole. No, nie ma nas. Nie gonią nas, czy gonią? Może teraz zgubimy ich, czy nie? Za bardzo zakręty, czy za późno ścinam. Z czym się ten samochód mi przeszkodził? O, może. Looks like that was the last of them. Repeat, visual contact lost. That cops on our ass. Suspect located. On-scene units engaging. Responding units. Suspect sighted downtown. Skupcie mnie w końcu z oczu, a nie. Z tyłu znaczenie goni? Uparty jest kurczywód. Okej. Mogę zrobić to od razu, ale spoko. Okay, was she even? No. Spadamy sobie. No matko. Co ja robię? Ludzie, no bez przesady, co ja mogę zrobić tutaj? Ups. Myślę, że dobrze wymierzyłem. Okej, nie mam naboi, więc... Jest no. O, znalazłem Playboya, ale nie wiem co. A, dobry skrót chociaż. Co to było? Tak wywaliło studzienkę? Super! Dobra, jak policję widziałem, to muszę pójść spotkać. Na fajną sztropkę jakąś zdobyłem, nie wiem za co, ale to zdobyłem. I nie zdobędę tropki na 8 minut, a nie uda mi się? Jak nie zauważyłem, pojawiają się nagle. Super. Nie zdążę w półtorej minuty. Oczywiście pojawiają się gdzie są. To wiecie co? Jest taki plan. Będzie za metr, pojawimy się za pół metra. Ale jeżdżą szybciej niż... Znowu rozbiliśmy dużo policjantów. Uciekaj stąd. Co jest? A, zginąłem. Oczywiście, że tak. Dobra, to jeszcze jedna próba i trochę powyżej czasu odcinka, ale co tam? Czekajcie, napiję się przy okazji. Oj, sorry, za biurko zatrzęsło. Dziękuję, dziękuję. Koniec samego pościgu, bo też w ogóle by było. Ruszamy, ruszamy. Koniec ekranu wczytywania. A nie, wróć, dobra. Back to your place. Yeah. Pull around to the chum shack in the back. And as for you, have a little dignity. Christ. Help! Somebody fucking help! Bo więcej. Watch out for cops. Don't want to get pulled over with this asshole in the back seat. For a couple of years there, I really thought I might be done with all the Jimmy Cagney bullshit. But here I am. Ronnie, I kind of figured you for more the Edward G. Robinson type. Look at you, kid. You know, God's got a sense of humor, too. It's sick as shit, but that motherfucker's got one. No, lecimy, lecimy. Dobrze jedziemy wszyscy, więc... w bólu. Fajna stacja radiowa. You fuckers ignoring me? Jezu, taki kawał drogi muszę jechać. Ah, but fucking bridge work. Tylko proteza? Umiem jeździć cicho. Może nie w tej grze, ale umiem. Za chwilkę. Za 100 metrów. Tak około. Jesteśmy na miejscu. Żegnaj, chłopie. Please! I didn't do nothing. Jak to nie? You were getting ready to fucking kill me. I was just doing what Uncle Sal told me to do. Nah, that fuck never liked me. I get it. But this? You never tried anything like this before. I don't. Come on, Mikey. Why do you want me gone all of a sudden? He said you were a carpetbagger. Never should have been down here in the first place. You want me to keep going? You got 9 more! Fuck! Listen, Jesus! He was worried, you know, about the casino! And so we're gonna play up to Leo and the Commission! What casino? Answer the question. Uncle Sally's... You see that construction across the lake? He's building a casino over there! He wants to go legit! Turn the city into Las Vegas! Gambling's illegal! Yeah, no shit, it's illegal! Which is why he's paid a bunch of money to get the laws changed! Who else is involved in this? I don't know! I don't know! I swear it! Look, I told you what you wanted to know. You're gonna let me go now, right? Nie byłbym taki pewien, chłopie. Stupid fucking prick. I'll clean this mess up. No reason for you to stick around. Remember our deal. I'm expecting to cut of everything you bring in. Hey, I know how this shit works. You'll get your money. He does. A woman named Alma helps me out sometimes. Cuban. Mean as fuck. Should talk to her, see if she needs anything. Might be an easy way to bring in some extra money. Where's she at? At the warehouse. All right. What are you gonna do with him? Fish gotta eat like everyone else. At what point did you become aware that Sal Marcano wanted to build a casino north of the city? Pretty early on. Michael Greco told Lincoln about it. And Lincoln Clay's plan was to specifically target various entities related to Marcano's casino plan? Between the bribes he was paying out to get gambling legalized and the money needed to pay off the commission, Sal was stretched pretty thin. So Lincoln used that to his advantage. Forced Sal into making some extremely hard decisions. Decisions that would limit his options. Ładne kasyno. I'm telling you, we make twice as much bread moving heroin as we would from a stupid fucking casino. Maybe 3 times. This ain't about the money. You're joking, right? All I ever heard from you is, don't give me that goddamn excuses, you understand? You baby was fucking old! You think this a game, son? And it's my fault for playing along with you. We're not setting you straight. But it's not a game. This shit wears on you, grinds you down. I ain't had a decent night's sleep in 43 years. And then after Lucho, shit. Well, hey, we got the cocksuckers who did that. Every last one of them. Yeah, and your uncle's still dead, ain't he? Yeah. You think sitting in that chair makes you special, huh? Somehow puts you above all the bullshit. Well, it's the opposite. All it does is paint a giant goddamn bullseye on your forehead. There's a price to be paid for all this, you understand? And I'm tired of paying it. Mainly, I'm worried I'm gonna get a phone call telling me you're dead in a gutter somewhere. To już niedługo. What do you expect me to do, huh? Work the front door? Glad hand folks as they come on in, maybe give them a quick slap on the ass? You run it with me. And here, after a few years, after I know everything's settled down, you'll take over. Find yourself a nice woman. Give me some fucking grandkids. Sounds boring as fuck. It's the only way, son. The world is changing. It used to be people knew their place. Now everybody's screaming about equality. And now they all deserve a slice of the pie. Niggas, mix, gooks, you name it. Our way of doing things won't work in a world like that. Yeah. You come to me with something like this, Lou, you better be goddamn sure. Yeah. Lincoln Clay is still alive. Wow. Szok, co nie? No dokładnie, tak samo pomyślałem. Dobra, muszę oddać Witowi, nie mam komu innemu oddać, więc lecimy. I w tym momencie chciałbym wam bardzo podziękować za uwagę, tak jak i tutaj Lincoln. I oczywiście widzimy się niebawem, ale więc zaś jeśli wam się podobał odcinek, zachęcam was również do subskrybowania kanału, lajkowania oraz zostawiania komentarza. A dla wszystkich, którzy już śledzą, polecam również poleceniu znajomym kanału. Tak więc żegnam się z wami jeszcze raz i do zobaczenia. Na razie.